Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy. To oczywiście kolejny odcinek Hotline Miami. Wybór jest raczej oczywisty. Przewroty kontra kastet kontra para karabinów maszynowych. Witam. Fuck. Okej, mały przesiew. Na wszelki wypadek. Nie wiem jakim cudem... On przetrwał. Nie żyjesz. Ja zresztą też. Dobra, padasz ty. Następnie ty. Następnie ty. Następnie pies. Zakładam, że druga strona wygląda dokładnie tak samo. Jakim cudem on nie oberwał na początku? Dobra, wchodzę. O nie tak, a może tak? Zdecydowanie nie. A może tak? Uwaga, żyje. Nadal żyje. Dobra, wystrzelajmy wszystkie naboje. Weźmy sobie inną broń. Siema. Zakładam, że druga strona wygląda dokładnie tak samo. Zmiana broni. Ten mnie zauważył. Nie wiem, kto zabił ciebie. Tam jest jeszcze jeden. Tutaj biega jeden. Tam kolejny z bronią. Ten ma miecz. Czyli nie jestem w stanie zdjąć go po prostu bronią palną. Zajmiemy się nim na samym końcu. Na początek pies. Witam. To by było chyba na tyle. Zdejmijmy ciebie. Następnie potrzebuję na przykład maczetę. Giniesz ty. Siemano. Zanim przejdziemy dalej, ja sobie wezmę broń. Okej, to może być problem. Może na początek ty? Fuck. Plan był niezły. Problem polega na tym, że chyba idzie do mnie gość, który biega z mieczem. Okej, pada. Ty też. Ty także. Kolejna dwójka, zmiana broni. I idziemy dalej. Trochę zaryzykowałem, biorąc pod uwagę, że tam mógł ktoś się czaić. Tobie odpadła głowa, trochę. Nie schrzańmy tego. Okej, ci padają, pies pada. Tutaj chyba czysto. Nie wiem, jak sytuacja wygląda na końcu tego korytarza. Może mała seria. Zmieńmy broń. Może wejdźmy tędy. Okej, ty padasz. Ty umrzesz za moment. Pozostaje gość z mieczem. W takim razie ja też potrzebuję miecz albo inną maczetę. Na przykład coś takiego. Mogę mieć tylko nadzieję, że na końcu korytarza nie czeka kolej z shotgunem. Okej, czekał gość z maczetą, ale nie żyje. Rzućmy sobie maczetę tutaj. I do dzieła. Giniesz ty. Następnie twoja kolej. Fuck. Ciebie nie zauważyłem.
Dobra, gdzie on jest? Padasz? Tam jest kolejna grupka. Tam pozostał chyba jeden. Oraz jeszcze jeden tutaj. Mogę dojść tam dołem? Albo strzelać przez okna? Ten zdjęty. Nie jestem w stanie zdjąć tego, więc będę musiał go podejść. Błagam, nie wychodź na mnie. Okej, zmiana broni. Gdzie teraz? Nie do końca ogarniam. Okej, zaczynam rozumieć. Drzwi na środku. To wygląda poważnie. Fuck. Dobra, następnie wy, następnie ty. Spokojnie, żyję. Nie mam broni, ale żyję. Ty padasz. Następnie wasza dwójka. Nie jestem w stanie się rozglądnąć, więc może zdejmijmy ciebie. Wiem, że idzie w moim kierunku gość z bronią, którą skrzętnie sobie zabiorę. Okej, pies tam. Kolejny pies. Jak ja nienawidzę psów w tej grze. A ty skąd? Nieważne skąd, ważne, że nie żyjesz. Zaprośmy ciebie. Może zmieńmy broń na broń z tłumikiem. Dwójka pada. Tam pozostał jeszcze ktoś. Kolejny tutaj. Jeszcze jeden tam. Zakładam, że on mnie zdejmie, jeżeli wejdę do pokoju, więc może podejdźmy od drugiej strony. Tam widzę kolejnego misia. Pozwólmy mu przejść. Nawet nie poczuł. Ty nie żyjesz? Ty także? Okej, jakim cudem go nie trafiłem? Może nie wchodźmy do tego pokoju, ponieważ jeżeli on się obróci, będzie krucho. Shotgun zdecydowanie. Zdaję sobie sprawę, że zabieram się do niego jak pies do jeża. Ale ostatnie czego chcę, to zginąć w takim momencie. Fuck! Jezu, było krucho. Tam kolejny pies. Nie do końca najlepsze użycie amunicji w grze, no ale cóż. Ty padasz. Pozostały mi dwie pestki, więc może zmiana broni po raz kolejny. Czy któryś z was zostawi jakąś fajną broń? Nie do końca. Widzę ciebie oraz twojego pieprzonego kolegę, który jest ninją. No chodź. Gdziekolwiek jesteś, chodź. Nie żyjesz? Zostawmy sobie ten nóż gdzieś tutaj. Gdzie jest moja broń? Tak lepiej.
Błagam, nikogo po tej stronie? Ty giniesz? Teren wygląda w miarę czysto. To nie koniec? Serio? No dobra, gdzie teraz? Nie do końca rozumiem, gdzie w tym momencie powinienem iść. Na górę po raz kolejny. Halo? Fuck. I niby, że jak ja to mam zrobić? Tą pukawką? Masz jaja, nie powiem. Przychodzi tu samemu. Ale dalej nie przejdziesz. To tak się wita gościa? Daruj sobie, dobrze wiesz, że już jesteś trupem. To niby czemu ze mną gadasz? Masz 10 sekund, żeby się poddać. A może ujdziesz z życiem? Wydaje mi się, że nie do końca jesteśmy w pozycji, żeby mu grozić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 broni skierowanych we mnie, gość z 2 psami. Zwariowałeś. Okej. Raz. 2. 3. A no tak, do 10. 7. 8. 10. Dobra, rosyjska mafia pozamiatała. To było na tyle, jeżeli chodzi o kolumbijczyków. Może wpadniesz obejrzeć, Okej, to jest ta rozmowa, o której mówiliśmy jakiś czas temu, kilka odcinków temu. Teraz jesteśmy po drugiej stronie tej rozmowy. Czy my nie rozmawialiśmy w tym momencie z fanami? Halo? Jest tam kto? Zdecydowanie tak. Dobra, zarzućmy 2 tabletki. Ej, szefie, wyluzuj z pigułami. Nie powinieneś brać tylu naraz. I jeszcze jedną. Fuck. Okej. Wow. Halo? O co tu chodzi? Nie no, raczej nie poradzę sobie z psem gołymi rękoma. Za to mam AK. O co tutaj chodzi? I gdzie jest moja AK? I dlaczego Yeti je mojego kolegę? Rozumiem, że mam trzymać się od niego na pieprzony dystans. Zebrać to coś, a potem rozwalić mu głowę. Czy to był niedźwiedź? I dlaczego ja jestem za mapą? Okej, jestem w środku, halo? Halo? Czy mógłbyś do mnie... Nie... The fuck? Okej. Czyli teraz już wykańczamy wszystkich, tak? Boom.
Muszę wziąć się w garść. Nie da się tego ukryć. Okej, przejechała mnie żyrafa, prawie, fuck. Tak, zdecydowanie tak, zdejmijmy żyrafę. Żyrafa nie żyje. Okej, czyli koleś, który załatwił fanów, był zdrowo naćpany. The fuck? Biegnę, pędzę. Jezu, mój shotgun zionie ogniem. A następnie ludzie eksplodują w bardzo brutalny sposób. Psy mają 3 głowy, a ja nie mam amunicji. Dobra, nie jestem sobie w stanie poradzić z psem gołymi rękoma. W takim razie chyba muszę oszczędzać amunicję. Dobra, ty giniesz. Jedna płonąca kula na jednego przeciwnika. Jezu! Czekam. Nie mam totalnie pojęcia, co się dzieje. Czy powinienem uważać kolejny... Ja nie wiem, jak to określić. Tak, weźmy sobie shotguna. Nagle jesteśmy w dżungli. Bo dlaczego nie? Atakowani przez tygrysa. Jak mam go zdjąć? Halo? Tygrys? Halo? Fuck! Nie do końca łapię, jak mam zabić tygrysa i co w ogóle się tutaj dzieje. Dzieci, nie bierzcie narkotyków. Nie widzę możliwości przejścia tego, przynajmniej na razie. Halo? No dobra, spróbujmy uciec, kiedy on zaczyna atakować. Wycofanie, grube wycofanie. Nie, to nie działa. Może unik? Nie no, weźmy broń. Okej, wycofanie z unikiem, albo unik z wycofaniem. Nie, zdecydowanie nie. Może gdybym trzymał się jednego z boków? Na przykład tak? Okej, nie łapię. Dobra, wycofuję się, strzelam. Zginął, dziękuję. Dobra, nie do końca wiem, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, co się dzieje. Halo? Halo?
Okej, dwa kaczory. Ano tak. Ostatnim razem jak sprawdzałem, kaczory nie miały skrzydeł, ale okej. Nie będę się kłócił. Jeden z nich ma broń, drugi piłę. Jakieś pomysły? Może schowajmy się za tym. Albo i nie. Dobra, może unik przed pierwszym, atak na drugiego. Zdecydowanie nie. Dobra, wynieśmy się stąd. Nie, to nie zadziała. Jakim cudem? Halo? Dobra, zastanówmy się. Nie mogę iść wprost na nich. Uniki? Uniki nie skutkują. Czy mogę rzucić toporem? Dobra, spróbujmy. Jeden chyba oberwał. Nie mam mojego topora, co może być problemem, ale żyję. Halo? Nie, tak raczej nie. Dobra, od razu unik za jedną z paczek. On wystrzeli. Fuck. To jest pomysł. Pytanie brzmi, jak odrąbać mu tą głowę? Jedna odrąbana. Teraz jak mam do ciebie podejść? W momencie, kiedy podejdę zbyt blisko, on zacznie strzelać full auto. Halo? Albo i nie. Dobra, wystrzel, a następnie odrąbię ci twoją głowę. Tak, spacer po tęczy, bo czemu nie? Okej, moi drodzy, wygląda na to, że to by było na tyle. Nie jestem do końca pewien, czy nasza postać właśnie naćpana nie zeskoczyła z dachu. Nie do końca wiem, jak określić to, co właśnie zobaczyliśmy. Jednorożce, kaczki, yeti albo inne niedźwiedzie. Nie zapytam nawet, czy zrozumieliście fabułę. Ja nie mam pojęcia, co właśnie przeszedłem. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że cała seria wam się podobała. Mam nadzieję, że nie przyjęliście jej zbyt poważnie. Ja przez pierwsze kilka odcinków starałem się zrozumieć, o co chodzi. W pewnym momencie po prostu sobie odpuściłem. Przyjemnie było przechodzić każdy poziom. Czasami trochę frustrująco. Niemniej jednak, mam nadzieję, że seria, jak i ten ostatni odcinek wam się podobały. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło. I jak zawsze, do usłyszenia następnym razem. Tym razem w innych seriach. Cześć. Thank you.
witamy w naszym programie kolejnego gościa. Znany z kinowych hitów takich jak Błękit Oceanu, Spokój, W Krainie Drze. Przerywamy program, aby nadać specjalne ogłoszenie. Dokonano zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych. He? Na konferencję prasową w Waszyngtonie wtargnęła grupa uzbrojonych napastników. Serio? Podczas tego przewrotu stanu prezydent został postrzelony i zmarł na miejscu. W ataku zginął także prezydent Rosji. Dowodzący atakiem podaje się za generała amerykańskiej armii. Pysznie, nasz generał. Dotychczas nie wydał on żadnego oświadczenia. Eksperci uważają, że Rosja odczyta to jako wypowiedzenie wojny. Konsekwencje mogą być bardzo poważne. Zostańcie z nami, nadajemy na żywo prosto z... No, nieźle się tutaj urządziłeś. Rozumiem, że gość, który siedzi powyżej, to jest Jacket, ponieważ on mówił, że mieszka na Hawajach. Ja zakładałem przez praktycznie całą grę, że Jacket jest kogutem. Wygląda na to, że nie. Ale wiesz, jak to mówią. Wszystko, co dobre, ta, szybko się kończy. Właśnie. Wkrótce będzie po wszystkim. Podejrzewałem, że to jeszcze do mnie wróci. Szukają mnie? Nie, nie. Jest dużo gorzej. Ile mam czasu? Ty? Niewiele. Podobnie jak my wszyscy. I nie mogę nic zrobić, tak? Nie. Teraz nikt już nie może nic zrobić. Dobra. To nie ma się co szarpać. Cieszę się, że rozumiesz. Odejście z tego świata nie jest takie straszne.